Misja specjalna w RMF FM. Wykończyłem go, czyli jak świat uwolnił się od Stalina. Przez 30 lat rządził Związkiem Radzieckim. Na jego rozkaz zabito około 20 milionów ludzi, głównie Rosjan, Ukraińców i Polaków. 18 milionów obywateli ZSRR trafiło do łagrów. Na chłopów wprowadził katastrofę przymusowej kolektywizacji, a na Ukraińców klęskę głodu. A mimo tych zbrodni kochały go miliony. Kiedy nagłówki radzieckich i nie tylko radzieckich gazet informowały o jego śmierci, te miliony nie ukrywały łez. Były to łzy smutku, ale i łzy przerażenia. Zadawano sobie pytanie, co teraz z nami będzie? Kult krwawego tyrana, sprawcy rozbioru Polski, mordu katyńskiego i tragedii powstania warszawskiego osiągnął bezpośrednio po jego śmierci punkt szczytowy. Pisał Jan Nowak-Jeziorański. Lepiej nie wymieniać znanych nazwisk pisarzy, publicystów, artystów, prześcigających się wzajemnie w żałobnych hymnach pochwalnych i płaszczących się w pośmiertnych hołdach. Radio Wolna Europa czerpało wiadomości z różnych źródeł, często wyprzedzając w wyścigu o słuchacza PRL-owskie media. Już na początku marca RWE informowało. Wiadomość nadzwyczajna z ostatniej chwili. Sowiecka agencja informacyjna TASS donosi, że w nocy z 1 na 2 marca Stalin miał wylew krwi do mózgu, który zaatakował ważne centra mózgowe. Stalin stracił przytomność i wskutek wylewu krwi nastąpił paraliż prawej strony ciała oraz utrata mowy. Taka informacja przykuła do odbiorników radiowych setki tysięcy, a być może miliony słuchaczy. Wszyscy czekali na tę jedną wiadomość, że to już koniec. Dla jednych tyrana, dla innych ojca i przyjaciela. Tymczasem w Moskwie rozgrywał się ostatni akt dramatu pod roboczym, lecz trafnym tytułem Walka o władzę. Dramatu, który rozpoczął się 5 lat wcześniej. Najpierw umarł Andrzej Żdanow, przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR. Nikt nic nie podejrzewał. Żdanow chorował na serce. Dopiero kiedy Stalin oskarżył o spisek kremlowskich lekarzy, biuro polityczne zaczęło się niepokoić. Wszyscy starzy towarzysze pamiętali, że dokładnie tak samo zaczynała się wielka czystka równo 10 lat wcześniej, w 1938 roku. Przez korytarze Kremla, przez korytarze Łubianki przeleciało pytanie, co zamierza Stalin? I pytanie to zostało bez odpowiedzi. Przez następne 5 lat nad ludźmi z politbiura zawisło poczucie bliżej niesprecyzowanego zagrożenia. Apogeum osiągnęło w ostatnich miesiącach życia Stalina. Nikt nie wiedział, jak mocno uderzy fala represji i w kogo uderzy. Strach przed towarzyszami z biura politycznego i wzajemna nieufność osiągnęły taki stan, że każdy bał się każdego. Nie wyłączając samego Józefa Stalina. Generalissimus Stalin najbardziej obawiał się Berii, zaś Beria najbardziej obawiał się Stalina. Tak wyglądało tło wzajemnych relacji w przededniu 19. zjazdu partii. Zjazd rozpoczął się 5 października 1952 roku. Stalin tym razem nie odgrywał głównej roli. Siedział na trybunie honorowej i słuchał hymnów pochwalnych na swoją cześć. Nie pochłaniał go nadmiar obowiązków, a że zawsze lubił dobrze zjeść, zapewne znalazł czas, aby porozmawiać ze swoim najlepszym kucharzem. Co u was słychać, Spiridonie Iwanowiczu? Właśnie urodził mi się wnuk. Zaledwie przed paru dniami, 7 października, w Leningradzie. To zostaliście dziadkiem, gratuluję wam. A jak wnuk ma na imię? Dostał imię po ojcu, Władimir. Czy taka rozmowa rzeczywiście miała miejsce? Być może tak, być może nie. Nie warto by było o tym wspominać, gdyby nie fakt, że kucharz Stalina nazywał się Spiridon Iwanowicz Putin, a jego wnuk, Władimir, pół wieku później zajął gabinety Stalina na Kremlu. Tymczasem bierny dotąd podczas zjazdu Stalin zdecydował się na powołanie do Komitetu Centralnego wielu nowych młodych ludzi. Starzy i doświadczeni towarzysze odebrali to jako kolejny dowód nadchodzącej czystki. Było to tym prawdopodobniejsze, że Mołotow i Mikojan wypadli z łask. Oskarżam ich o tchórzostwo i kapitulanctwo. Ci starzy nasi towarzysze zdradzili ideę rewolucji i postępują tak, jakby byli agentami zachodnich rządów. Mołotowa i Mikojana wyrzucono z biura politycznego. Obaj politycy czekali na następny ruch Stalina. Spodziewali się aresztowania, pokazowego procesu i śmierci. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło. Wyglądało to tak, jakby Stalin przygotował fundament pod nową czystkę i o tym zapomniał. Zrobił pierwszy krok, ale nie spieszył się z kolejnym. Analizujący tę sytuację historyk brytyjski Alan Ballock zastanawiał się.
Czy Stalin rzeczywiście zamierzał przeprowadzić kolejną czystkę porównywalną z tymi z lat 30., która zniszczyć miała całą Starą Gwardię Biura Politycznego? Być może wcale nie miał takich zamiarów. A być może rzeczywiście zapomniał. Stalin miał już 74 lata. Zły stan zdrowia dawał o sobie znać coraz częściej. Doskwierało mu nadciśnienie i problemy z gardłem. Często chorował na anginę. Rząd praktycznie nie funkcjonował. Wspominał Nikita Chruszczow. Dyrygent już nie kierował orkiestrą. Każdy grał według swojego, wiedźmisię. A potem pojawiły się oznaki niezrównoważenia psychicznego, o czym nie omieszkał wspomnieć Alan Balog. Podejrzliwość Stalina przekroczyła obecnie wszelkie granice rozsądku. Podejrzewał wszystkich i żądał przyznania się do winy. Zwrócił się również przeciw osobistemu lekarzowi, Winogradowowi. Władimir Winogradow został aresztowany. Zresztą nie on jeden. Stalin wtrącił do więzienia cały zespół kremlowskich lekarzy. A wszystko za sprawą donosu pewnej młodej lekarki, Lidii Timaszukowej, która oskarżyła lekarzy kremlowskich o przygotowanie zamachu na życie Stalina. Kto stał za tym spiskiem? Tego historycy nie potrafią wyjaśnić. Natomiast wiadomo, że kiedy Beria dowiedział się o inicjatywie Timaszukowej, był wściekły. Po prostu bał się, że Stalin oskarży go o brak czujności. I ten strach miał mocne pokrycie w kremlowskiej rzeczywistości. Minister bezpieczeństwa publicznego, generał Abakumow, już siedział. A Abakumow był zaufanym człowiekiem Berii. Mógł więc Beria przypuszczać, że będzie następny. Tym bardziej, że Stalin przygotowywał się po cichu do usunięcia Berii. A Beria o tym wiedział. Sieć jego donosicieli nadal działała sprawnie. I domyślał się, że Stalin wykorzysta spisek lekarzy kremlowskich, aby go pogrążyć. Tymczasem lekarzy poddano zwyczajnemu w Związku Radzieckim trybowi przesłuchań. Jeśli nie uzyskacie przyznania się lekarzy, to wasza głowa spadnie. Przestrzegł Stalin nowego ministra bezpieczeństwa publicznego. Ludzie ministra spełnili to żądanie. Stalin dostał gruby plik zeznań. Pochwalił się nim na posiedzeniu biura politycznego. Jesteście ślepi jak kocięta. Co stanie się, gdy mnie zabraknie? Kraj zginie, bo nie umiecie rozpoznawać wrogów. Lekarze przyznali się do zabicia Żdanowa przed 5 laty, chociaż nie mieli z tą sprawą nic wspólnego. Tu znów pojawił się niepokój Berii. On dobrze pamiętał, że akcja pozbycia się Genricha Jagody, poprzednika Berii na stanowisku szefa NKWD, również zaczęła się od spisku lekarzy. Demony strachu mocno sadowiły się w głowie Berii. Nie zniknęły, gdy 28 lutego Stalin zaprosił do siebie najbardziej zaufanych towarzyszy. Przyszedł Malenkow, Chruszczow i Bułganin. Pojawił się również Beria. Oglądali film. Stalin był rześki i radosny. Kieliszki krążyły dość intensywnie. Około godziny 11 przed północą wyjechali do Kuncewa i tam w daczy kontynuowano imprezę. Pili do 6 rano, 1 marca. A potem rozjechali się do domów. Stalin zamknął się w jadalni i położył na kanapie. Powiedział ochronie, że na razie nie jest mu potrzebna. Piotr Łozgaczow, zastępca komendanta ochrony Kuncewa, nie wiedział, jak długo potrwa to na razie, dlatego czekał, aż Stalin się zbudzi. Ale generalissimus przespał cały dzień. Niepokoiliśmy się przez cały dzień, kiedy około 6 wieczorem w willi zapaliło się światło, odetchnęliśmy. Wspominał Łozgaczow. Dzięki Bogu, pomyśleliśmy. Wszystko w porządku. Spodziewali się, że lada chwila ich wezwie, ale nie zrobił tego. Minęły 4 godziny. Wtedy do Łozgaczowa podszedł pułkownik Starostin. Idźcie sprawdzić, co się dzieje. Jesteście starsi rangą. Wy idźcie. Boję się. A myślicie, że kim ja jestem? Bohaterem? Dopiero około 10 wieczorem, kiedy nadeszła poczta z KC, Łozgaczow wziął plik dokumentów i poszedł do Stalina. Wszedłem do domu i zacząłem zaglądać do pokojów. Specjalnie robiłem dużo hałasu, ponieważ zawsze uważaliśmy, żeby nie podkradać się do niego. Musiał słyszeć, że nadchodzimy. Stalina znalazł w małej jadalni. Leżał na podłodze w spodniach, od piżamy i pod koszulku. Jedną rękę miał wygiętą w nienaturalny sposób. Kiedy usłyszał kroki, odwrócił głowę. Zobaczył Łozgaczowa i kiwnął zdrową ręką, przywołując go do siebie. Łozgaczow rzucił plikiem dokumentów o stół i podbiegł do Stalina. Co z wami? Stalin próbował mówić, ale nie mógł. Tylko rzęził. Czy mam wezwać lekarza? W odpowiedzi znów usłyszał rzężenie. Aby coś zrozumieć, Łozgaczow pochylił się nad Stalinem, obrócił głowę bokiem tak, aby jego ucho było na wysokości ust generalissimusa. I wtedy zobaczył leżący na podłodze zegarek. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale prawdopodobnie w nocy. Z 1 na 2 marca Stalin miał wylew krwi do mózgu.
napisał Alan Balog. Być może Balog nie znał wspomnień Łozgaczowa. A właśnie te wspomnienia podsuwają pewien trop. Łozgaczow podniósł zegarek. Był rozbity, wskazówki zatrzymały się na godzinie 6:30. Co za tym się wydarzyło? Stalin obudził się przed 6:00 wieczorem. Zapalił światło, co jak pamiętamy zauważył Łozgaczow, obserwujący z daleka okna willi. Przeszedł do jadalni. Po drodze wziął egzemplarz prawdy. Później Łozgaczow znalazł ją na podłodze. Z gazetą Stalin podszedł do stołu i otworzył butelkę wody mineralnej. Zapewne nie zdążył się napić. Stała nadal na stole, kiedy w małej jadalni znalazł się Łozgaczow. Wziął ze stołu zegarek, aby zobaczyć, która jest godzina, i wtedy musiał nastąpić atak. Stalin złapał się za głowę, potem się zatoczył, stracił równowagę i przewrócił się na podłogę. Zegarek wypadł mu z dłoni. Leżał tak 3,5 godziny. A wszystko dlatego, że swoim terrorem paraliżował inicjatywę ludzi, którzy mogli mu uratować życie. Paraliż inicjatywy trwał zresztą nadal. Wprawdzie Łozgaczow zadzwonił po pułkownika Starostina, wprawdzie położyli Stalina na kanapie, ale bali się zadzwonić po lekarza. Zadzwonili do ministra bezpieczeństwa publicznego, który również bał się podjąć jakąkolwiek racjonalną decyzję i kazał im zadzwonić do Berii. Ale Berii nie było przy telefonie. Odezwał się dopiero po 2 godzinach. Nie mówcie nikomu o chorobie towarzysza Stalina i nikogo nie wzywajcie. O 3:00 nad ranem 2 marca do Kuncewa przyjechał Beria z Manenkowem. Kazał prowadzić się do Stalina. Stalin spał. Wściekły Beria obrócił się do Łozgaczowa i Starostina. Nie widzicie, że towarzysz Stalin po prostu mocno śpi? Dlaczego chcecie wywołać panikę? Wyszli. Nie słuchając Łozgaczowa, który uparcie twierdził, że towarzysz Stalin jest chory. Nie zawracajcie nam głowy i nie przeszkadzajcie towarzyszowi Stalinowi. Beria i Malenkow zwlekali, a z nimi również Chruszczow i kilku innych towarzyszy. Decyzja, aby nic nie robić, odpowiadała wszystkim. Pisał Simon Montefiore w biografii Stalina. Jeśli Stalin rzeczywiście umierał, potrzebowali czasu, by skonsolidować swoją władzę. Do Kuncewa przyjechali o świcie. Tym razem było ich więcej. Dołączył Mołotow i jeszcze 2 innych towarzyszy starego biura politycznego. O 7:00 nad ranem, 12 godzin po ataku, pojawili się lekarze. Trzęśli się ze strachu tak samo jak my, wspominał Łozgaczow. Najpierw podszedł dentysta, by wyjąć sztuczne zęby Stalina, ale był tak przerażony, że wyśliznęły mu się z rąk i upadły na podłogę. Następny lekarz miał problemy z rozpięciem koszuli i zmierzeniem ciśnienia. Wreszcie po długim badaniu, które Łozgaczow nazwał komedią pomyłek, lekarze przedstawili diagnozę. Udar po lewej półkuli mózgowej spowodowany nadciśnieniem i miażdżycą. Stan pacjenta jest bardzo poważny. Pozostawić pacjenta na kanapie, przykładać pijawki za uszami i zimny kompres na głowę. Dzisiaj żadnego jedzenia. W ciągu kolejnej doby stan sparaliżowanego Stalina nie poprawił się. Nikt z 4 potencjalnych następców nie pomyślał o zorganizowaniu solidnej pomocy lekarskiej. Czy zamierzali czekać na śmierć krwawego pryncypała, a jednocześnie przygotowywali się do walki o władzę na Kremlu? Do tej wersji skłania się Montefiore. Kiedy Beria i Malenkow szeptali o przydziale stanowisk, Chruszczow zastanawiał się, jak powstrzymać Berię przed przejęciem kontroli nad organami bezpieczeństwa. W tej walce o władzę Beria wziął sobie do pomocy wicepremiera Związku Radzieckiego Georgija Malenkowa. Beria umyślił sobie postawić Malenkowa na czele rządu, sam zaś zamierzał odzyskać kontrolę nad starym imperium NKWD, teraz znanym pod skrótami MGB i MWD. Istnieje jednak jeszcze jedno wytłumaczenie. Być może starzy towarzysze wiedzieli, że na jakąkolwiek pomoc jest już za późno. Wieczorem 4 marca stan Stalina zaczął się pogarszać. Oddech stał się urywany i płytki, jak u pacjentów tracących siły. Wtedy do Kuncewa sprowadzono szanowanego profesora Aleksandra Miasnikowa. Malenkow dał nam do zrozumienia, że ma nadzieję, iż środki medyczne pozwolą przedłużyć życie pacjenta przez odpowiednio długi czas. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że chodziło mu o czas potrzebny na zorganizowanie nowego rządu. Środki medyczne Miasnikowa dały Malenkowowi i jego konkurentom do schedy po Stalinie tylko 1 dzień. W południe 5 marca Stalin zwymiotował krwią. Umierał długo. Na śmierć ojca patrzyła córka, Swietłana. Twarz ciemniała i zmieniła się. Rysy stały się nierozpoznawalne. Dusił się na oczach wszystkich. W pewnym momencie, nie wiem czy rzeczywiście, ale tak mi się wydawało, otworzył nagle oczy i powiódł wzrokiem po stojących dookoła. Było to przerażające spojrzenie, na poły bezmyślne, na poły gniewne i przepełnione strachem przed śmiercią. O 21:50 zapadła długa, bardzo długa cisza. W końcu nerwowo i chaotycznie odezwał się Chruszczow. Co tak stoicie? Nie widzicie, że on nie żyje?
Nie przywrócicie mu życia. On już umarł. Pierwszy do Stalina podszedł Beria. Ucałował go w czoło, co według historyka Montefiore oznaczało, że to on, Beria, przejmuje po zmarłym władzę. Ale tego samego przywileju domagał się Malenkow. On z kolei twierdził, że Stalin ścisnął mu dłoń, co jego zdaniem miało znaczyć, że przekazuje mu władzę. Po Malenkowie kolejni dygnitarze podchodzili do zmarłego. Po skupionych twarzach Mołotowa i Chruszczowa płynęły łzy. Tylko Beria nie potrafił opanować radości. Przepychał się przez gromadzących się w pokoju ludzi ku drzwiom i zanim wyszedł, ciszę przerwał jego głośny krzyk. Przygotujcie dla mnie samochód! A potem wybiegł z willi. Popędził na Kreml. Przejąć władzę! Stwierdził złośliwie Chruszczow. Stalina pochowano 9 marca w mauzoleum, obok Lenina, wodza rewolucji. Wykończyłem go i uratowałem nas wszystkich. Miał powiedzieć Beria do Mołotowa. Czy Beria rzeczywiście wykończył Stalina? Wiadomo, że Beria dodał Stalinowi do wina warfarynę, środek przeciw krzepnięciu krwi. To właśnie ten specyfik mógł spowodować wylew. Mógł, ale nie musiał. W pierwszej wersji raportu lekarzy jest mowa o krwawieniu z żołądka, co pominięto w ostatecznym raporcie. Być może wykreślono ów szczegół, dlatego że mogło to sugerować otrucie. Warfaryna rzeczywiście mogła spowodować tego rodzaju krwawienie. Pisze dalej Montefiore. Niewykluczone jednak, że była to po prostu oznaka rozpadu starego, chorego organizmu. Czy Malenkow, Chruszczow i inni starzy towarzysze pomagali mu w tym procederze? Zwlekanie z udzieleniem pomocy choremu Stalinowi sugeruje, że tak właśnie było. Wygląda więc na to, że winna śmierci Stalina była cała rządna władzy czwórka. I oni dobrze wiedzieli, że nie mają czystego sumienia. Tylko kwestią czasu było wzajemne oskarżenie się o śmierć Stalina i inne zbrodnie. Wygrać miał ten, który zgromadzi najwięcej zaufanych popleczników i uderzy pierwszy. Teoretycznie największe szanse miał doświadczony w snuciu brutalnych intryg Beria. Ale to nie on wygrał. 3 miesiące po śmierci Stalina w czerwcu 1953 roku ściągnięto Berię na posiedzenie prezydium. Poszedł. Do domu już nie wrócił. Na posiedzeniu Nikita Chruszczow nie przebierał w słowach. Zarzucił Berii wiele prawdziwych i nieprawdziwych zbrodni. Co to ma znaczyć, Nikita? Zapytał wzburzony Beria. Dlaczego się mnie czepiasz? Chruszczow nie odpowiedział. Potem do ataku na Berię dołączyła reszta prezydium. Kiedy w gabinecie zapanował niekontrolowany gwar, nagle otworzyły się drzwi, do środka wpadł marszałek Żukow i obezwładnił Berię. 22 grudnia 1953 roku Kolegium Specjalne Sądu Najwyższego ZSRR skazało Berię na karę śmierci. Wyrok wykonano nazajutrz. Malenkow rządził przez 2 lata, do lutego 1955 roku. Wówczas został zmuszony do ustąpienia. Nastała era Nikity Chruszczowa i odwilż. Po 30 latach rządów Stalina trzeba było posprzątać. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.